Witam serdecznie, jesteśmy grupą entuzjastów właśnie energii odnawialnej. Przyjechaliśmy z Podkarpacia, spod Rzeszowa. Reprezentujemy drużynę Kamil Eko. Jest nas trójeczka, Wojciech, Michał i ja Kamil. Mamy ze sobą turbinę wiatrowo-osi pionowej. Na dzisiejszym wydarzeniu jest bardzo dużo różnych ciekawych rozwiązań. Są pionowe, poziome turbiny, konfuzory, dyfuzory, więc każdy ma szansę tutaj wygrać na tym wielkim wydarzeniu. Jeśli chodzi o finał, nasze szanse są, myślę, że wysokie. Zobaczymy, co pokażą testy. Myślę, że wszystko wypadnie po naszej myśli. Żaróweczki się pięknie zaświecą, otrzymamy te 300 W tak, jak mieliśmy w planach. I wszystko przed nami. Jeśli chodzi o finał, to jesteśmy tutaj przede wszystkim, żeby spotkać się z innymi, porozmawiać o przyszłości energetyki wiatrowej w Polsce. I co prawda, no liczymy na tą wygraną i liczymy, że uda nam się sprostać temu wielkiemu wyzwaniu. Jednak to właśnie ta zabawa i ten czas spędzony tutaj jest dla nas najważniejszy, prawda? Tak, tak. Dzień dobry, witam. Marek Jaszczur, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw. Chciałem zaprezentować dorobek studentów z czterech wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej i Szkoły Doktorskiej. Jest to w zasadzie najlepsze rozwiązanie, które udało nam się skonstruować. W wyniku symulacji komputerowych, prób eksperymentalnych powstała turbina wspólnie z dyfuzorem. Studenci zaprojektowali dyfuzor, studenci zaprojektowali łopatki. Również dobrana jest elektronika wspólnie z Wydziałem z Politechniki Gdańskiej. Dzień dobry Państwu, nazywam się Zbigniew Buliński i mam przyjemność być liderem zespołu Shinnok Teams. Przyjechaliśmy z Politechniki Śląskiej. Nasze rozwiązanie, widzicie Państwo w tle, to jest turbina typu H-Rotor, troszeczkę zmodyfikowana w oparciu o nasze doświadczenia i obliczenia numeryczne. Mamy nadzieję, że uda nam się z tym rozwiązaniem przejść do finału. Dzień dobry, nazywam się Piotr Grzewicz, jestem przewodniczącym Komisji Sędziowskiej. Wielość konstrukcji i rozwiązań, które przyjeżdżały, jest ogromna. W praktyce przyjechały urządzenia, które są bardzo profesjonalnymi rozwiązaniami, które działają w sposób niezawodny. Są również takie, które przyjechały do nas i po zmontowaniu na przykład nie przetrwały próby wiatru. Wtedy musieliśmy reagować i z powodów chociażby bezpieczeństwa odcinać tego typu zestawy od testów. Dla mnie wielkie wyzwanie to duma i satysfakcja. Satysfakcja, że się udało i duma, że mieliśmy tak duży odzew zainteresowania tych wszystkich ludzi, którzy przyjechali i udało się to zrobić na PGE Narodowy. Wow, szacun. Wielkie dzięki dla każdego, kto dołożył choć cegiełkę. Super. Finał konkursu Grand Challenge, wielkie wyzwanie, energia, dobiec do końca. Serdecznie gratuluję wszystkim zwycięzcom, wszystkim finalistom i półfinalistom i wszystkim uczestnikom, gdyż są oni w równej mierze zwycięzcami, co ten jeden główny laureat naszego konkursu. Jednocześnie też bardzo chcę podziękować pracownikom Narodowego Centrum Badań i Rozwoju za zorganizowanie tego konkursu w nowatorskiej formule, w takiej formule, w której jeszcze nie prowadzone były konkursy w Polsce. Serdecznie wszystkim dziękuję.